Ja generalnie byłem związany z fotografią i ktoś by zapytał, co mi daje praca w archiwum fotograficznym. No, daje mi to, że mam tą możliwość odkrywania zupełnie rzeczy nowych. To są rzeczy, które przesiedziały tutaj lata w szufladach i mnie to pasjonuje. Mam możliwość obcowania z tymi starymi fotografiami. Panuje taki nastrój, wtedy ja się jakby zamykam sam w sobie. Muzeum Tatrzańskie jest na pewno kroniką naszego miasta, jakim jest miasto Zakopane. Nie dość, że jestem pasjonatem fotografii, to jestem też pasjonatem ukrytym historii Zakopanego. Potomkowie ludzi, którzy są na danych fotografiach, żyją do dzisiaj. I takim prostym przykładem jest pan Jan Ripper, z którym się, może nie na co dzień, ale dość często się spotykamy. Jest to syn też Jana Rippera, słynnego kierowcy rajdowego. Pan Jan także brał udział w rajdach samochodowych i jest nasiąknięty tym sportem. Miałem tą przyjemność wykolorowania wyścigu tatrzańskiego, który się odbył na terenie Łysej Polany i Morskiego Oka 27 do 31 roku. To nie jest tak, że tu zamykają się drzwi muzeum, koniec pracy i więcej mnie to nie interesuje. Nie, ja tym żyję. Ja tym żyję i dzisiaj z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że nie chciałbym robić zupełnie czegoś innego niż praca w dziale fotograficznym w Muzeum Tatrzańskim.